Dzień dobry kochani, witam Was ponownie. Witam Was ponownie. Tak więc witam Was ponownie z Bielska Białej. Tak więc kochani, udostępniajcie transmisję. Tak więc pokażę Wam, mam rezerwę. Rezerwa mi się pali w samochodzie. A bo nie, bo jest już auto włączone, ale pokazywałam na poprzedniej transmisji. Dobra. Kochani, udostępniamy transmisję. Jesteśmy na kolejnej stacji paliw, żeby zobaczyć, jak Polakom się powodzi. Andrzej! Nie? Ja coś ci chcę tylko pokazać, co ty zrobiłeś. Co? Milimetr. Bo jestem idealny kierowcą. Patrzcie na żyletki, nie? Bielsko-Biała, pozdrawiamy mieszkańców Bielska Białej. Zobaczymy, jak się tutaj powodzi ludziom, czy stać ich na tankowanie, czy ich nie stać na tankowanie. Sami potrzebujemy zatankować, ponieważ świeci nam się rezerwa w samochodzie. Ludzie grosze zarabiają, groszami płacą, ludzie mają bardzo mało pieniędzy na koncie, więc płacą bardzo małe wartości płacą kartą. Co prawda, no nie wiem, jak to wygląda, ale domyślam się, że w przypadku prowizji jest to bardzo kiepskie dla takich miejsc, żeby płacić małe wartości groszowe kartą. Tak więc tutaj można zauważyć, że jest bieda. A taka jest bieda, że ludzie muszą, słuchajcie, skarbonki w domu otwierać. Tak. Właśnie tak, nie? Właśnie, no. To grosze się zarabia, to grosze się płaci, no. Ostatnie pieniądze z domu się wynosi. Wszystkie pieniądze, zakamarków, całe oszczędności życia, no już tyle z tych oszczędności zostało. Właśnie tyle oszczędności zostało. Jest z nami przesympatyczny piesek. Takie pieski lubimy. No, takie sympatyczne, idziecie płacić. No to ja też właśnie zerknę, no. Byłam... Co państwo? Państwo przyjechali? Państwo przyjechali stankować? Państwo przyjechali zapłacić? Okej, rozumiem, tylko że jakby... Żadnych problemów nie chcemy robić, przyjechaliśmy zatankować po prostu. W porządku, tylko nie można jakby nagrywać. Ale my nie nagrywamy, my nie jesteśmy zainteresowani nagrywaniem państwa w najmniejszym. Dziennikarzami nie nagrywamy twarzy pracowników, więc proszę się nie obawiać. Życzymy miłej pracy. Gdzie tu jest kasa? Tu jest, też można płacić za paliwo, czy to jest tylko taka zastrzeżona? Chyba można, można. Pieniądz to pieniądz. Oczywiście. Musi pan przyjąć. Jak widzicie, tylko nie na odlenie. Płacimy pieniędzmi. Takimi drobnymi. A to pewnie ten. Pewnie myśleli, że to tylko Orleny w Polsce. Ale w środku mózgu wam przyjdzie. Ale my nikogo nie nagrywamy. My nagrywamy twarzy. Jesteśmy jak najbardziej profesjonalni. Zobaczyć, jak tam ten samochody. Już możemy zatankować, czy jeszcze nie możemy zatankować. Jeszcze jest kolejka. Tutaj kierowca samochodu czeka na swoją kolej, żeby zatankować auto. Bali, że będziemy im twarzy nagrywać pracownikom, no ale... No, tankowałeś? Nie jesteśmy tankowani. Jakby nie ma pośpiechu, to będzie dziś nie nagrywamy twarzy, bo miałeś jakąś filmiki, tak? Zatankować za twarzy. Nie za ostatnie 11 zł po prostu, no ale... Chodź, na zderzaku prawie, nie? Elegancko.
No to chodźcie na odśrodka. I co? Jako? Jako co? Jaka się pani w komocie? Bardzo kiepsko. Bardzo kiepsko. To łospio, grypia, cycymałpia. Ani jedno, ani drugie, gorzej. Tak? Bieda. Bida? Bieda. A to też taka choroba jest? Bicza. A, bo tutaj taką liczarkę mają do drobnych. No to, jest to ja chyba kartą zapłacę za to moje paliwo. Bardzo niską kwotę. Kawę się możemy zapić. Nie, to trzeba. No ja też myślę, rządziemy kawę. No, tam już nie ma groszówek, no ale kawę, bo jeszcze siedział i bił, jestem klientem, to mnie wygoni. Dobra, to ja ten. Tak więc mają takie specjalne, co się nazywa, takowo? Nie wypadło z głowy. Prezerwatywy? No. Jak pan tu ludzie, no jak pan tu tam? Renament. Jak się nazywam te do liczenia pieniędzy maszyny, bo zapomniałam? Masz ukradnij se ciastko, bo tam milczą to, bo tu nie chcesz? Dlaczego ty mnie namawiasz? Kradzież. A ten pan, patrz. Wiesz ten pan, igłę pan ma? A co, poprzebijać chciałeś? Wie pan, że Kaczyński antykoncepcji nie chce ich. Znowu wy. Który to pan mnie zamiast kurw na pani do cenę pali, to miał kurw też kobola, pan który? Nie wiem, ja nie znam dlatego, ja wszystkich znam, kto ma w kurw na paliwo. No dobrze. Tak w ogóle na drożej jest w Polsce, nie? A. No więc jest bardzo ten, jak to tam mówię, idzie już? No nic, mają taką swoją maszynę do liczenia drożej. Maszyny mają. Ale dlatego kawy się napiję. A, to widzicie, kochani, narodowy operator. Co? Średnio macie klepaków, naprawdę? No, będę tak ładnie płacił. No, rozmień mi pan. A ile musisz zapłacić? A panu nie jest. A to nie, dychy nie mam. Dychy nie mam, biedna jestem. Świetnie, ja mam ustawę prawo prasowe. No, ma pani coś mocniej? Nie wiem, kosz. Ale ja nie jestem niegrzeczny, ja się chciałem zapytać, czy maszyna do liczenia pieniędzy jest od dzisiaj, czy na przykład jest dużo, dużo wcześniej. Chyba za pani robi z tego problem. Strasznie jesteście steroryzowani. A z obywatelem mogą? A z obywatelem. Dobrze, jako obywatel... już nie jestem dziennikarzem, już jestem obywatelem, no. Ale tak czy tak, nie muszę udzielać żadnych wywiadów, ale pan rozmawia. To tak z ciekawości. Ja z miłością, serduszkiem na tacy do pań, a panie takie butu normalnie. A to źle, bo mamy serce pani wielkie dla całej Polski. Czy ta maszyna od zawsze tu była? Drobniakami w ramach protestu przeciwko cen paliwa. Wszędzie się sprawdzi, nie sprawdzi się natomiast w Bielsku Białej na ulicy Żywieckiej na VIP. Tak, VIP jest taka fajna hala. Chyba, że ludzie, do najbiedniejszych ludzi przekaz, najbiedniejsi ludzie mogą płacić kartą. Jak na przykład mają tylko 30 groszy, 20 groszy na karcie, nią zapłacą. No to ja nie wiem, czy coś się będzie bardziej opłacało. No właśnie, właśnie, no. Właśnie. Tam jakaś jeżeli chcecie, że tak powiem, ile jest prowizji na karcie? Z 50 groszy? Nie. Chyba nie? Więcej. Więcej? Ile jest? No, nie wiem. Nie wiem, czy procentowo, ale coś jest minimalne właśnie. Na początkach terminalu powstawało. No. Ale wtedy było nieopłacalne bardzo, jeżeli no, nawet cóż. Ktoś za 5 zł płacił. A co dopiero, jeżeli ktoś zapłacił 30 groszy kartą? Co tu jest najtańsze na tej stacji? A co jest najtańszym produktem, bo my nie stać na zapałki. Zapałki? A po ile są zapałki? Zawsze były po 20 groszy, jak znam stację, może być za 50. Może tak być. Po 10 zawsze było. Zawsze po 10. Ja kupię paczkę zapałek, bo mi się przydało paczkę zapałek.
Czyli trzeba chust odpalać? No cóż, kochani, cóż za miła niespodzianka. Tak. Czy miła, nie miła niespodzianka, mianowicie po lokalnym patriocie w Bielsku Białej. Tu, gdzie się zaczęło, kochani, tu z Bielska Białej właśnie, lokalni patrioci. Byłeś, Andrzej, też na tym proteście, tak? Byłem. No tu się wszystko zaczęło. Można sobie usiąść. Jak jest kierowca zmęczony, to można wypić kawę, ponieważ jak jest kierowca zmęczony, musi wypić kawę, tak? Żeby bezpiecznie prowadzić swój pojazd. To znaczy, że mogłyby tłumaczać palce maluchy swoje grupy systemowe partie. Ten proces jest oddolny, narodowy. Zrobiliśmy dzisiaj o 14.30. Nie, nie. A, bo on jest polityczny, a ten gdzieś słodny, tak? No ja nawet nie wiedziałem. Ja nie wiem. O, ja czekam w kolejce. Oj, 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 mój telefon. No, zamknięto drzwi. Nic, myślałam, że drzwi przede mną zamknięto. Pani zgłasza się na zlewa. Ale widziałam też tutaj, czy tu jest coś ten. Zapraszam. Tam faktycznie za chwilę też sobie podjedziemy. Zobaczyć, co tam się dzieje. Ja teraz zakupię. Sprawdzę, czy mam kartę. Pani powiedziała, że prosi tylko klientów, którzy nie mają telefonu. Proszę. No, słyszałam, że pani powiedziała, że prosi klientów, którzy nie mają telefonu. Która to pani powiedziała? Chyba ta. Ta pani? Chyba ta. Chyba to ta. No spróbuj. Tylko karty szukam, dobra, mam. Macie zapałki? Mamy. To proszę paczkę zapałek. Zapraszam. I to wszystko dla pani? To wszystko. Ale 39 groszy, którzy nie życzą sobie tego. Rozumiem, jeszcze to pani Gabrielo, raz pani na mnie podniesie głos, ja zacznę krzyczeć. Ale już wcześniej pan podniósł na mnie głos. Ja, mówię, ja się grzecznie pytałem, czy urządzenie do liczenia monet jest zawsze tutaj. Czy przypadkiem przebiegłeś tutaj parę. Skąd pani tyle agresji? Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję. 39 groszy kosztuje paczka zapałek, zapłacona kartą. Z całą pewnością ta transakcja do udanej pakistacji nie będzie należała. A ty nie chcesz może też paczki zapałek? Nie chcesz też paczki? Przepraszam bardzo, ktoś z państwa na dachu z samochodu zostawił chrustu trochę. To jest teraz w cenie. Jaki zarobus pewnie, to jaki zarobus pan je, ja już pana nie. Nie pana. A nie, to już jakiś bogaty musiał. To ja biorę. Proszę, to pana nie oskarżyli za tej chrusty, mam, bo to teraz w cenie. Darowizna może, o darowizny chciałbym. Samochodami, więc najpewniej. To Marko wypowiedź. Marek. Naprawdę? Proszę, 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 nie nagrywam, bo ja nie nagrywam. Ale wie, wbrew insynuacji tutaj... Gdzie to ma? Andrzej? No ma, jakby pan miał 4, to w ogóle to już... Antyterrorka podjeżdża. A są tu na McDonaldzie. Antyterrorka. Gdzie padło posywaj policję? Uwaga! Bił, wiesz, z czym ten... Czyje to, czyje to? No tam pani... Żywa policja. Pani, że chce wzywać policję? To wysoka taka? Nie wiem, która, ale słyszałem... Strasznie nerwowe. Jedna do drugiej. Zatankowane, policzone, bardzo szybkim tempie. Nie mam zapału. Myślałem, jakby miał cztery gałązki, to... Pani, tam było za dużo, pani mi złotówkę oddała. Złotówkę mi pani oddała. Złotówka reszty jest. Ale wycwanili się, Ale coś musieli kupić jeszcze za to. No zapałki może, zapałki? Ale kartą możecie płacić. Ale ile? 39 groszy paczka? Tak, prowizja chyba złotówkę najmniejsza, nie wiem ile tam prowizja kosztuje. Co jeszcze ma być wyciągnięte? Kochani, jeżeli chcecie zobaczyć, podobno tutaj wzywają policję. Amerykańska stacja Polski, a polskiej stacji polskiego państwowego, zarazem dostawcy paliw, jak i hurtownika, który nam bezczelnie podwyżył marżę i różnie głupa, że to czynniki zewnętrzne są powodem takiej drużyzny na stacjach benzynowych. Arku, pożyczyć ci moją kartę? Wolni Polacy, mogę cię naciągnąć na paczkę zapałek? Możesz, proszę. To bardzo przyjemnie, jak mi naciągniesz na paczkę zapałek. Idę w takim razie, się, a jak wyskoczy PIN? No. Ale
przepraszam, że przeszkadzam w konsumpcji, ale doszły mnie synki, że tam padło za radą hasło dzwonimy na policję. No, ale są na McDonaldzie, tak blisko mają. Są blisko, bo stoją i kupują jedzenie. Wyjebane. Proszę, proszę powiedzieć, że bardzo policji się boimy. Pan, czy nie nagrywa, bo Bustek zobaczy, co jemy. W każdym razie nie jest to operator narodowy, ale nawet i koncert kutowo kupuje właśnie w naszym ogólnie stąd jak najbardziej. Ale czy coś pani się nie psuje, czy jak pani? Nie wiem, podszedłem do okienka, pani sobie odeszła. A to ona ten? Poproszę paczkę zapałek. Zapłacę kartą. Gdzie to się przekłada? I co? A może jeszcze jedno, masz jeszcze pana jeszcze tej zapałki. Co jest z tą szóstką, siódemką? Weź jeszcze jedne zapałki do Szczepana. Jeszcze panowie się weźmiemy. Na chwilę, tak? Żeby plus miał czym odpalać. Szczepan, ty nie potrzebujesz zapałków? Zapałków nie potrzebujesz, zapałek? Pałka, zapałki. Miał zapałki, to bym jeszcze dystrybutor podpalił. Dobra, bierz jeszcze panowi zapałki. To ja ci wezmę. Pan, tutaj można było usłyszeć, że państwo będą wzywać policję. To ja ci wezmę. To poproszę jeszcze jedną. No. A teraz, drodzy operatorzy, jeżeli polscy czy zagraniczni, jeżeli będzie kartą płatności? Jeżeli, że tak powiem, nie spełnicie wymogów narodu, żeby wywrzeć presję na to, żeby było taniej, żeby cena była... Opisuję to. Jadę. Chodzimy. Naprawdę. Co oni mają na poziomie nasze do skończenia? Nie wiem. Sprawdź, bo tam już rozumiem stanowisko numer 6. Na kim stoisz? Na zielonym. Ja się nie zapłaciłem, bo kawę piję, ale to mało kawę piję. Proszę bardzo. Nie, ja na razie, albo może sobie wsiądę. A, to o Szczepana chodziło. Co? No bo coś tam rozkliniali, że szóstka się nie zapłacona i coś tam rozkliniali. No, co by 11 złotych, ja zapłacę, ja nie uciekam, bo to kawę piję, ale ja najmocniej, przepraszam. Albo jeszcze jedną rzecz zrobię. No tak trochę mi się pić chce. Jeszcze pan stoi na szóstce, ty stoisz na szóstce. O, loda sobie zjem. Ja idę loda sobie kupić. Loda sobie. No. No bo tutaj mogą to podali w ogóle, a to nie było tam. Nie wiem, ja też tam byłem. Popatrzcie, kochani, kto tu z nami jest. Okej, ja się zostawiam na chwilę. Patrzmy, było pewno. Udostępniam relację z RD. Jeszcze przed Marka. Witam, cześć. Kufer mi się otworzył. Ale ja. Więc kochani, nie jesteśmy bezbronni. Zjednoczeni naprawdę jesteśmy silniejsi. Smacznego. Za nami tylko nie ma człowieka. Właśnie.
I teraz na przykład jak możecie z boku wziąć i popatrzeć, jest debata. Ludzie po zatankowaniu zmęczeni, siedli do konsumpcji kawy, siedzą rolników, trzeba auta ich stoją, no bo czekają. Wpisujemy umowę z nimi, żeby się posilać, żeby nie mogli płacić za ten system. Bardzo ważne, co Państwa się mała i nie po prostu trzeba zebrać do swoich ludzi jakby deklarację odbioru, co bierze. Raz na tydzień powiedzmy bierzemy i oni muszą mieć zapewnione opłaty. Jedna z dwoma tak, że po prostu gościu mi SMS-a wysyła, kiedy ma ten, kiedy robimy. Panie, słuchajcie, no, czekamy. Jak będzie miał gościu stałe zamówienia od tych samych ludzi, do kogo? To on będzie mógł nic nie wie. Wie, że tutaj ma umowę na sprzedaż, że tyle sprzeda, a jak się zamówię więcej zwierząt, to sprzedawał. Zrobiłaś pisma kanału. Czekaj, ty nie tankowałeś, nie? Jeszcze? Nie, nie tankowałeś. Nie. No to... Ile ty jest? 6. Wiesz, jeszcze ma rolnika, można w ten sposób podejść, że żeby nie miała z naszej strony okrągły, że jakiś kurwa atakował pierwę one sanepic, że każe mu tam szczelanie. Czekaj. Podaj, kurwa, nie. Co wierzę, mi świnie zrobię. Idziemy po loda. Zwoli do nas i przyjeżdża, ale kurwa wypierdza nam tak. Bo oni twierdzą, że ma świńską grypę. Słuchajcie, kierowcy siedzą, nie mam kawę. Mieli jakąś nosicie bezpieczeństwa, ale jak ktoś miał więcej tych zwierząt, mają zapach zapale, dzień dobry. To mnie nie kojarzy, no ja cię kojarzę. To źle, że cię nie kojarzę, ale dobrze, że ty mnie kojarzysz. Ja w tych jak tam żeśmy gadali przed chwilą, nie wiem, czy widziałeś. Ty tak rozmawialiśmy? Ja nie byłam w tym parku. Ja wiem. A idziemy zobaczyć, co się dzieje tam na tych Orlenach? Tutaj po trasie? Po prawej stronie. Jest na tym po drodze, to jest podlało. To jest akcja, wszystko zablokowane. Tak? No to jedziemy zobaczyć. Ja tam nie idę do lewej strony. To są ten, politycy? A ja idę zobaczyć, co to są za politycy. Się spytam, czy oni są tutaj spontanicznie, czy partia jakaś kazała, czy co? Mogę podać nazwę grupy, gdzie się zebrali. Tak? Czy pan? Nie, no ja jadę zobaczyć. Tylko pojechał zobaczyć, wiesz, czy to jest polityczne, czy to jest oddolne, czy co na razie. Czy pan? Idziemy też? Ja bym zajrzał tam, tam jest co, a tam lewa stoi, czy na odwalenie? No tam są ludzie, wiecie, co byście pan bo tam pani mówi, że ja się na nie policzę. Że ja mam liczbę. Marek, pani powiedziała Andrzejowi, że ma sobie sam liczyć grupę. Która? Czujecie to? Czujecie to? Cały protest ma polegać na to, że macie być w klubie. A ty masz sobie sam jedno groszówki policzyć? On ma wywrzeć presję na rządzącą. Ja jestem klientem. No jesteś klientem, wziąłeś loda, wysłuchaj, żeby sobie otworzyć. Trzymajcie Państwo wezwanie ochrony! Alleluja! Dobra. A nie do nas? Oni często przyjeżdżają, tak po prostu są na ten zamek. Ja mam. Ale na pensję nie starczy, to powiem Ci za to pokażę. Nie, no to jest. Albo jeszcze inaczej. Ja by coś Ci się tam wykształciło. Aha. Nie, bo ja mam tylko w samochodzie mam portfel, który tak wiesz? Dobra. Ale dlaczego Andrzej masz tutaj sami czy jedną groszówki, bo nie rozumiem? Ale co znaczy, że co znaczy? No ja przecież nie jestem za kasą. Że ktoś? Nie jestem kasjerką, żeby liczyć, nie? Przepraszam, doszły mnie jedynego czyli to stolicy, czy nie chcą? Groszówki mam sobie sam policzyć podobno, bo maszyna nie liczy groszówki. Wszystko
Czyli da się oszukać maszynę. Słuchajcie, jeżeli jakaś w ramach naszego narodowego protestu, jeżeli ktoś na przykład był taki zapobiegliwy jak ten brytyjski koncern. Ja już mogę wpaść, jak jestem w trakcie płacenia. Ja się stopnieje. Okazuje się być, że słynne maszyny do liczenia, które by mogły bardzo usprawnić sytuację w trakcie takich protestów, niestety grosso sobie liczą jako 10 groszówki. Co za tym idzie? No, to znaczy jestem w trakcie płacenia, ale roztopi mi się, więc. No, to jest już na pożyczkę. Tak. Nie stać. Dobra, ja bym chyba zobaczył na ten Orlen, co tam się dzieje. Także no, z ciekawości dziennikarskiej. A daleko ten Orlen? No właśnie tutaj ile jest? Ile, no. Ale ty chwilę czy nie? No nie widziałeś, jak my jechali, byli z flagami biało-czerwonymi właśnie, dlatego mnie to zainfligowało. To co, czekacie tu na nas? Sobie jeszcze się siedzicie, tak? No, jedzie. A ja jadę tam sfilmować, zobaczyć, co tam się dzieje. To my po prostu rozmawiamy. No to chodźcie. Andrzej, zostawiam ci samochód. I dojadę do was. No? A nie jedziesz. Przepraszam. Proszę. Ty jedziesz, tak? Jadę. Już jestem zabiorę na jeden samochód, bo Andrzej nie może wrzucić auta teraz. Kochani. Do zobaczenia. Za chwilkę udostępniacie materiały.